Szkoda, że nie masz takich podłużnych, wiesz? Świetlówek? No, no, no. Jak ze szkoły. Bo wy tutaj nie macie, tak jak, wiesz, jak typowo w garażu, tak właśnie. To możesz to zawijać, a ja pomyślę sobie nad tym, no nie? No. I nad takim kwadratowym, możesz mi pokazać te dwie i... Niech weźmie tego Daltona do szkoły, pójdą jakieś w dni otwarte, wykręci parę skibla z sufitu i będzie miał do garażu. Takie, bo coś tam miałeś. Jaki kwadratowy? Może być taki zwykły? Ej, to jest chyba o, ten... który ja zostawiałem. No właśnie. To jest twój? No. Zobaczyłem. Okej, okay. Sprzedałeś go. No. Jednak potrzebowałeś, tak? No, nie. Teraz potrzebuję do komórki. Kurde, ja ciągle pauzuję te filmy, wiem o tym. Nie przestań pieprzyć i zaraz będziemy oglądać, ale no, to już naprawdę, no nie mogę na to w spokoju patrzeć, tego w dupę nie komentować i nie reagować. Chłop przyszedł po 200 zł, zastawia telefon, tak? W sensie i bierze 5 dych i się zgadza z bomby. O co tu chodzi? Na co mu to potrzebne? Partiatix! Taki stream typu nie wiadomo co się dzieje dziś. Do garażu, ale chociaż jest. Majster jakoś. Halogen jakiś taki? No. A tam widzę, że coś masz. Na tych. Tak? No, no masz coś. Pokaż. Tam. Co to? Tutaj na dole, druga półka od dołu. Nie ty kila. Tutaj ta druga półka, no. To nie jest jakaś lampa? To nie może. Tutaj to? No? Razor. Nie wiem. A nie, to jest przedłużacz jakiś? Nie, to jest ostrzałka. Aha, dobra. Bo ja myślałem, że to jakaś lampa jest, wiesz? Tu coś jest. O, pokaż. Co chcę kupić? Masz mi to pokazać, majster. Jest jakiś halogenik, zobacz sobie. O, pokaż. Fajny. LEDowy. Ale to chyba bardziej by było przed wejście, co? Co? Przed garaż, bo to jakiś czujniczek to nie jest? Czy to jest? Może być, no pokaż. No bo ja bym potrzebował przed garaż, wiesz, jak przed wejściem, bo jak wychodzę z garażu, nieraz idę do domu, to ciemno jest przed garażem też, wiesz o co chodzi. Aha, no to spoko, bo tu sobie ustawisz i on będzie się zapalał, jak będziesz szedł, a będzie gasu, jak no nie właśnie, interesuje mnie coś do środka, przed garażem, wiesz o co chodzi, na czujnik. No i coś, jakaś lampa do garażu, taka wiesz, jakby... Ale ty jest... Dzięki. To jest popieprzone, co tu się teraz dzieje. Defro dał na Golibordę 5 zł, daję ci 5 zł z tego 1000, ale jak już ci dałem piątaka, to reszty nie muszę, nie? Like AHA66. Czekaj, jak z 1000? Dobra, nie musisz. Dzięki wielkie. Ty, to jest porypane. Ty, w tym momencie to, co się dzieje, chyba że jest jakiś widz, jedyne wyjaśnienie, bo chłop przyszedł po konkretną rzecz do Lombardu. Ty w Lombardzie to jest dosłownie... No niby wszystko, więc no ale dziwne. Takich rzeczy jak on gada, to ja bym w necie szukał. Po prostu wpisałbym w neta i luj. Chyba, że to było w necie u nich na stronce, czy na Allegro ich, czy coś. To jest świetlówka, coś takiego co tutaj na podmacie, czy coś. No to czekaj, właśnie. Mamo, ja to dawno jest jakiś platform. No właśnie coś tak na razie kminie, bo... A same halogeny cię stronę, interesują? Okay. Nie wiem, musiałbym zobaczyć jak to wygląda, wiesz? No same halogeny. Aha. A nie wiem nawet, kurde. No pokażę ci. Możesz pokazać. Wiesz co? Pokażę ci co mam. Może sobie coś wybierzesz po prostu. O kurde. Trochę tego. Dał zeromajster. Takich wiesz. Aha. Samych żarówek. No, musiał tak coś typowo garażowo znaleźć, nie? Ale no. Czekaj. Coś musiał typowo do garaży mieć, tak. Mówię, może wpadnąć. No. To jest żarówka? No. A to też nie głupi pomysł, bo ma te LEDy, ma LEDy, no nie? Mhm. O, tu masz jeszcze taki plan. Lampa jak. Aha. Coś takiego? A to majster nie głupi pomysł, bo jak postawisz sobie tak, to świeci siłą, no nie? No. To też fajnie by oświetlało, ale... To dosyć drogie, no czy drogie, stówka, no, nie? No stówka, no nie? A to co, tak bardziej na górę? Jak to jest? Na sufit, no. No właśnie, no, na przed tym. Nad biurkiem było fajnie, kurde. I to świeci tak, jak tutaj no. Masz te nasze tu, nie? No. Fajnie to świeci. Aha. A tutaj. A fajnie, no. O, coś takiego, nie? No, to nad biurkiem to była najlepsza opcja, bo tutaj to w ogóle nie wiem, jak to się wpina. To jakieś... Jakieś dziwne ty tutaj są. Jakieś dziwne złącze jest, no. A to majster to bardziej do kuchni te halogeny chyba, wiesz?
Nie wiem, jak to tam u ciebie wygląda, więc zdałem ci po prostu wszystko, co mam. Nie? Może ci tam coś podpasuje. Patrz, mam jeszcze taki finkier. W garażu coś, ale fajne nadbiórko. Całe mieszkanie oświetli tym wszystkim, co tu kupi. Nie, tam teraz się spadają, bo to takie bardziej kuchenne widzę. Majster. To też jest czujniczkiem, widzisz? Aha, no, no, no. Coś takiego, co świeci. No, też fajne by było. Szkoda, że nie masz takich podłużnych, wiesz? Świetlówek? No, no, no. Jak ze szkoły. Bo wy tutaj nie macie, tak jak, wiesz, jak typowo w garażu, tak właśnie. To możesz to zawijać, a ja pomyślę sobie nad tym, no nie? No. I nad takim kwadratowym, możesz mi pokazać te dwie i... Niech weźmie tego Daltona do szkoły, pójdą jakieś w dni otwarte, wykręci parę skibla z sufitu i będzie miał do garażu. Takie, bo coś tam miałeś. Jaki kwadratowy? No miałeś taki ten, gdzie masz mapę? Znaczy to okrągłe było. A okrągłe? No to tak to zrobimy. No ale Dalton to normalnie by złapał łopami, tak wyrwał. Myślę, że raczej nie. Raczej powiem ci, że majster to. Majster. No tak. Jak ktoś przed garaż to to. No dobra. Ale tak jeszcze myślę. Trzymaj to. Ciekawe ile to kosztuje, co on chce kupić to. Myślę nad tym jeszcze, żeby tutaj to zrobić. Co, jak to przymocować? Nie, nie, patrzę tutaj te kable. No to normalnie do puszki sobie podłączasz, nie? No wiem, ale ja jeszcze tej puszki nic tam nie porobiłem, wiesz o co chodzi. No. Albo ewentualnie możesz sobie tylko, nie wiem, czy wystarczy tyle kabla, po prostu wtyczkę sobie założyć i do kontaktu cyknąć, nie? Aha. Też można w ten sposób. Dziwna, a no to masa, też no. W sumie dobry pomysł. No dobra, no to, no to biorę to. 5 dyszek, majster, mogę ci zrobić, wiesz? Dobra. Nie wiem, Max. Spoko, nie wiem. Jest 23, a wy już nic nie graliśmy. Nie ma sprawy. To? No to wie. No. Już jest, ty mogę dać swoje fany. O Jezus. Dumbledore przegrywa walkę z Voldemortem, osoby, widzisz to? O Jezus. Znajomy mogę dać. O Jezus. Niestety widzowie, zaraz idą na tom, na wieżę, wieża jakaś tam, jak to się nazywało. Niestety, zaraz będzie dedek. Twoim fanem, kurde. Trzecia osoba, kurde. Tak, będzie to sławny. Mały dzieciak. Dumbledore drugi z deda z zaraz. Stoku, no. I teraz wy. Będziesz sławny. Astrologicznie. Chodź, no. Przy tym zdjęciu, co? Chyba tak, okay. No. Jezus. Okay. Superstar. Powerbank. Ale chcesz kupić czy sprzedać? Kupić. Kupić powerbanka. Tego za 5 zł co ostatnio sprzedał? No. Dobra, to trzymała energia. No, spoko, szerokiej drogi, trzymajcie się. Dzięki. Pozdrówcie tam wszyscy ode mnie. Wszystkich. Wszyscy cię oglądamy. A może być taki zwykły? Ej, to jest chyba ten... Który ja zostawiałem. No właśnie. To jest twój? No. Zobaczymy. Okej, to sprzedałeś go. No. Jednak potrzebowałeś, tak? No, nie. Teraz potrzebuję do kurki. A? Bo wcześniej nie potrzebowałem. To sprzedałeś? Furorę. Bo kurde misja. Całym urzędem. On sprzedał to za 5 zł. Dobra, serio się pytał. I nie pisz na wódkę czy coś. To za 5 zł gdzie ty kupisz poza tym? Chyba że na jakimś mecie. No 5 zł, wyobraź sobie. 5 zł. Chłop przyszedł do lombardu dosłownie zastawić item za 5 zł. Znaczy sprzedać. Przecież wyobraź sobie to. Już tak spójrzmy na te rzeczy. Masz monetę 5 zł versus powerbank. Rzecz nieporównywalnie cenniejszą niż pieprzone 5 zł. No po co to sprzedawać? W sensie w jakim stanie trzeba być, żeby coś takiego w ogóle nieść do lombardu i sprzedać? Za 5 zł hot doga z żabki nawet nie kupi. No właśnie. W sensie wszystko jest już tak drogie, naprawdę, że 5 zł, no to wiesz, nie? Wcześniej nie miał telefonu, to nie potrzebował. Teraz zdobył. No to powerbank. I co, i tak wyjdzie na minus. Kupi go pewnie za dychę. To jest twoim, które tym. Co ty gadasz, Sem? Za dyszkę mogę ci zrobić. I fajnie. I właśnie na tym polega spirala, o której ciągle mówię, oglądając ten zasrany Lombard, który jest fajny oczywiście.
Ludzie myślą, że zyskują coś, po czym i tak wracają odkupić rzeczy, które sprzedali lub zastawili. I tak naprawdę ciągle wychodzą na minus. Po co mu było to 5 zł? Nie mógł się powstrzymać. Nic dosłownie za to nie miał. Ja pierdziela. A teraz by miał 20 zł. Powiedzmy, dobra, minus te 5, to miałby 15, a tak to ma dychę i już jest do tyłu, rozumiesz? Grosz do grosza. Naprawdę, ofery. Wyglądasz 1:1 z nim. Go razem ja. Pod telewizję, że przyjechali. Czekałem chyba parę dni, ani telefonu. Cześć. Co tam, Jimmy? Mam pytanko. Bo chciałem sprzedać ten telefon, ten Oppo, co u was mam zostawiony. Znowu pewnie jakiś Chińczyk i zaraz jakiś widz powie tak. Nie znasz wszystkich 70 tysięcy firmy mi chińskich telefonów? Co ty w dupę, nie znasz się? Zanim to napiszesz, dam ci w ryj w GTA, i w roleplayu. Będziemy kartą od razu przyniosłem. Bo zostawiłem go za 100 chyba wtedy. Oppo 15S. Mhm. Ile to warte? No tak od 250 już są, nie? Nie, to on 400 to kosztował, bo ja go w Lombardzie kupiłem. 300 aktualnie, wiesz, jakbyś chciał go kupić sobie. 300? Czaj, nowy kosztuje ten telefon 300 zł? Ja pierdziele. On ma 4 giga RAM-u. To na telefon już w dzisiejszych czasach. Ty, ale szczerze, Boże, zobacz jaki rozwój. Taki to jest dosłownie ten telefon. 400 zł. Boże. Parę lat minęło. Przecież ja pamiętam 10 lat temu, czy ile, kiedy ja miałem pierwszy telefon dotykowy. Powiedzmy, że trochę ponad 10 lat temu. Nikt sobie nie wyobrażał, że tak tanie. Przecież to wtedy było tak drogie. Jedyna opcja wtedy było wziąć na abonament w jakimś sklepie typu Play, Orange i tak dalej. Gdzie i tak cię w dupę dymali i była marża pewnie 50 razy taka jak w jakimś sklepie. Rozumiesz to? A teraz 400 zł masz w sumie telefon taki. W sumie nadaje się, no. Nadaje się, no, do używania na co dzień. Jak go nie używasz do za dużej ilości rzeczy. Ja jakieś 7 lat temu Motorola kupiłem za 400 zł. 2 giga RAM-u, 8 giga pamięci. No. I zobacz. I teraz tak naprawdę kilka razy ten telefon jest lepszy od tego, co ty mówisz. Jest w tej samej cenie. Parę lat minęło. A używany pewnie kupisz, bo w sumie takiego telefonu to żal nie kupić używanego, bo i tak takie gówienko to, wiesz, czemu nie? Taki masz obecnie, co to? 300 zł, Motorola. Ty, to jest jeszcze tańsze niż tamto? Ja pierdzielę, to jest jeszcze tańsze niż tamto, a jest takie same ma te staty. Ej, o co chodzi, ty? Ale się popije. Zobacz rozwój. Rozwój na przykładzie telefonów. To jest coś niesamowitego, jak to zapieprza. Jak to szybko tanieje, Boże. A i tak, to jest trochę absurdalne. Nadal, mimo takiego spadku cen tych telefonów, nadal te, powiedzmy, flagowce są po 5-6 tysięcy. No przecież to jest... Nie wiem po co, W sensie, no wiesz... Nie wiem. Ja nie wiem. Ty wiesz? No dałbyś to stówkę. Wiesz co? I tak nie strafisz. Wziąłeś stówkę. Mhm. Trzeba by zrobić wykup. To jest 112,20 groszy. 5 dych ci mogę dorzucić. Telefon 1200-1500 zł może posłużyć 3-4 lata w miarę. No tak, Łukaszu, no. Kurde, ja mu czuję stówę. No maksymalnie, więcej ci nie dołożę, nie? Nie dało rady, że to jest stówę. Nie dało rady, nie? 5 dych tylko. No. 5 dych. Chłop przyszedł po 200 zł, wziął 5 dych i się zgadza. To skąd? To skąd weźmie 150? Cześć. Kurde, ja ciągle pauzuję te filmy, wiem o tym, nie przestań pieprzyć i zaraz będziemy oglądać, ale no, tu już naprawdę, no nie mogę na to w spokoju patrzeć, tego w dupę nie komentować i nie reagować. Chłop przyszedł po 200 zł, zastawia telefon, tak?
W sensie i wie, że 5 dych i się zgadza z bomby. O co tu chodzi? Na co mu to potrzebne? Przecież wydawało się, że on na coś konkretnego ma te 200 potrzebuje, tak? A zgadza się po prostu na 50. To po co on to zrobił? On zaraz powie, a okej. Okay. Może być? A jak tam widzia? Dobrze wszystko? Dobrze, bo zaraz zbieram pieniądze, bo prąty chcieli i wodę. Ja? Prąty chcieli i wodę. Czemu? No bo zadłużenie, nie? Ono też tam schorowane jest i... Opierdzielacie... To jest już smutne, bo on ma dziecko, mówił przed chwilą. Wyzywam? Zastanawiam się, a to jest teraz, to jest serio smutne. Ja pierdzielę. I co teraz? 5 dych go uratuje? Ma jeszcze zadłużenie? Ty, no to jest mega smutne. Sad, ale to się do pracy idzie? No, czekaj. Chłop ma podrobioną bluzę albo słabo zarządza budżetem, bo taka bluza 500? Ta bluza kosztuje więcej niż ten telefon, co on przyniósł? To niech ją zastawi. A mógłbym z Vinted pieniądze przelać? Na konto moje? Bo tam mam Vinted, mam pieniądze. No to dawaj, pyknij sobie. O, dziękuję. A opier... Chcę dzisiaj kapryciozę. Ja pizzę od roku nie jadłem. Na diecie? Nie. Brak środków. I to czemu do pracy nie pójdziesz normalnie? No jak pójdę normalnie do pracy, to kornik mi to ściągnie, pieniądze wszystkie. Ile ty ma... Boże, to jest dosłownie błędne koło. Ty, to... Dobra, serio się pytam. Wiem, że pauzuję co 10 sekund i 7 minut oglądam 40. Zamknij mordę, to na start. Co w takiej sytuacji on ma zrobić, tak szczerze? Bo wiadomo, no jakby już jesteśmy po tym, że 7 tysięcy gównianych decyzji podjął, ale jak on ma z tego wyjść w tym momencie? I skoro on nie idzie do pracy tylko dlatego, żeby mu komornik nie ściągnął na czarno, mi się wydaje, tak najszybciej w głowie, ale poza tym, no przecież na czarno to jest jakby doraźny ratunek. Ale to jakby nadal go wyklucza coraz bardziej z życia. Co ma zrobić? Dzięki Machu za 2 lata. Masz lat? Na czarno i do Niemiec na odkucie. 19. I już komornika masz? Nie, sądowego. To za co ten komornik? Jakieś kredyty nabrałeś, czy coś? No, chwilówek itp. I się nazbierało i... Ale to nie jest tak, że on ci całość z konta ściągnie. Tam chyba jakiś ten, jakąś część po prostu, nie? Mhm. To już lepiej iść do pracy i niech on ściąga ci tą część i mieć ten dług z głowy. Ile dziś tak jest? Około, nie wiem, 12-13. Tysięcy? Mhm. No to... Jak teraz jest najniższa krajowa trójkę? Gdzie są teraz młody, nie? I tam bez podatku. Albo za granicę na przykład jedziesz, nie? No to tam masz, dajmy na to, 2000 euro na głupich truskawkach. 2, 4, 6, 8 koła masz. No to w 2 miesiące już to odrabiasz. Ale też nie mogę za granicę wyjeżdżać, nie? Czemu? No mam zakaz wyjeżdżania z miasta. Dalej. Z policji. Zakaz z miasta ma wyjeżdżanie, to tu jest coś grubszego. Niż tylko komornik. Nie, on tu nie chce po prostu chyba powiedzieć. Jezus, przerażający to w dupę jest. I to kiedy taki zakaz jest? Proszę? No kiedy taki zakaz? Do sprawy, nie? Aha. A za co masz sprawę? No za tam takie lewizny małe. Bo cały czas walczę, żeby spłacić ten dług, nie? Żeby miała wodę, prąd i tp. Co, udało się? Mhm, już się przelewy. Łączy i łączy. Ściągnę hasło z tego. Zresetujemy go do fabrycznych, nie? Myślałeś, że ty słabo gospodarujesz pieniędzmi? Kurde, przerażające to jest. I ty pytanie, bo... Jak pomóc takiemu człowiekowi, widzowie? Czy to by... Bo no na pewno nie wystarczy to. Jakbyś za niego długi spłacił, to raczej to będzie jeszcze gorzej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jak to jest. No pewnie są jakieś badania, jak takim ludzie kończą. To na najlepiej trzeba pomóc jakoś, żeby sam się odkuł. Dać po prostu szansę chyba, ale... Ja pierdzielę.
Popieprzone, to jest przerażające. Jeszcze on ma dziecko. Dać mu pracę po prostu. Ta, dobra, pytanie, czy mógłbyś się jakoś dogadać z komornikiem? Czy jest taka możliwość, żeby na raty mu ściągał 12 tysięcy i powiedzmy nie ściągnie mu poniżej tej? No, no jak się da, no to czemu on tego nie zrobi? Skoro są możliwości. Tylko przynosi telefon za 5 dych sprzedaje. Kurde, z jednej strony myślisz, że jest po prostu leniwy, ale z drugiej strony tam może być grany coś grubszego. No nie znamy tego człowieka. Kurde, porypane to wszystko, widzowie. A nie dałoby rady tej naciąganej stówy? Nie da rady. Za tani telefon. Jakie masz hasło? Komornik ściąga wszystko powyżej 3000. Aha, czyli by mu nie ściągnął najniższe, jakby robił gdzieś za najniższą, tak? Czy nie mógłby ściągnąć? To co on gada w ogóle? To on kłamie? Rzadko kiedy na komornik o coś takiego idzie? I to resetujemy go od razu, nie? Dobra, i to resetuje się. Dzięki, mordo. Spoko, dzięki. No, hej. Kurde, smutne w dupę, no ale co zrobić? Ty, ale w sumie jak on przyszedł, ty, on sobie nie zrobił teraz problemów? Wiem, że oglądamy 8 minut dupę 25, ale on sobie nie zrobił problemów, przychodząc mówiąc, że ma dziecko, a przyszedł i powiedział przed kamerą, że mu prąd i wodę ciągle odcinają? Przecież oni mu zaraz to dziecko chyba zabiorą, o co tu chodzi? Ja pierdzielę, ty. 3181, powyżej tej kwoty tylko bierze. No to w takim razie mógłby iść normalnie na umowę robić. Nawet nie musi na czarno, nie? Siema. Nie, no nie pisz i cyk, wódeczka. Nie niszcz mojej wiary w ludzkość. Czekaj, odblokuję. O, taki komunikat, nie? Kupowałem telefon. Ktoś nie spłacił. Masz paragon? Mhm. Oho. No tak to jest, nie? A, on przyszedł tutaj, kupił tylko telefon, się okazało, że jakaś blokada, tak? Bo pewnie ktoś wziął na abonament. Coś takiego pewnie. Ja pierdzie. Zaufasz i... No i dupa, no więc nie ma co ufać. Znaczy, ale to jest ogólnie taki właśnie, w sensie, pewnie nie pamiętasz tego telefonu ogólnie właśnie, że ktoś spacał tak bardzo dużo, czy takie raczej nie? Ten telefon? No ten stricte właśnie. Na początku myślałem, że... No bo to wiesz, jak ktoś ogólnie spłaca ogólnie 7 telefonów, co ma 3 firmy, no to ja rozumiem, nie? Ale tak właśnie, tak z ciekawości właśnie pytam. Nie, bo do tego jeszcze pudełko było, nie? A pudełko to ja na chacie zostaję. Samo pudełko puste? Tak. A nie szkodzi. Mogę dowieść, nie? Dzięki Tomin za 15 lat, witam. Coś. A z Drezdenka jesteś? Nie, z okolicy. Z wioski o 15 km, o której nie masz pojęcia o istnieniu. A jak się nazywa? Goszczanowiec. Wiem, gdzie jest Goszczanowiec. To ktoś mnie zaskoczył, no. Tam jest ta babka, co lody robi takie dobre, tak? A, no to pud, bo to nie wiesz jednak kolego. Goszczanowo. Goszczanowo. Aha. Albo patrz, czy Goszczanówko. Jak jest wiaduk, to tam prosto. Tam jest Goszczanowiec? Nie, tam przez las ogólnie. To prosto to jest... Prosto to jest Goszczanowo dalej. Przez wiaduk. Prosto? No to jest Goszczanowo dalej. Te kampingi czy coś no. takiego. Chudinie, chyba tak już nie ma. Goszczanowiec? Goszczanowiec, no jo. Taka wioska. Nikt nie wie, gdzie jest Goszczanowiec. Od razu ją omijasz, nawet nie wiesz, że to jak ogólnie masz paczkę i kurier do ciebie dzwoni, co gdzie... Co to jest, pajojo, kolega, co? Że to jest on? A, to jest ten z rodu smoka. Czaj, to jest on niby? Że on dla ciebie podobny do niego? Ty, no podobny. No. Podobny fest. Gdzie jest, mówi ci ogólnie twój numer domu, a ty mówisz, mordo, to jest wioska obok. No. To jest aktor. Ty, to jest milioner. Co on robi w Lombardii? A, on kupował, no to. Tam wiem, że tam w jednym miejscu jest Goszczanówko, Goszczanowo, Gościm. Gościmiec, Goszczanowiec. Goszczanowiec? No. A ty jesteś? Z Goszczanowca. No. No. Wioski, Maria, czemu tyle miejscowości obok wioska... siebie z identyczną wszyscy nazwą? Wszyscy ją omijają. No w życiu bym nie powiedział, że nie będzie spłacać, wiesz? Ja też zdziwiony, bo ten telefon mi do roboty potrzebny, nie? Bo na Bolcie jeżdżę aktualnie. I tak jadę i patrzę, SMS gdzie. Jak nie spłacić telefonu? Jak ten? Nie, wygląda dosłownie jak ten.
Zaklipa, bo morda nie śmieci w sumie. A ja mówię, ty, ja przecież telefon nie żadnego masa. Nie mam na składzie. Ale to on jeszcze nie jest zablokowany, nie? No to jeszcze nie. Dwa dni, może się spóźniła po prostu. Ale wiesz? Co, że nie spłaca, a to jak za... Może się spóźniła po prostu z płatnością, nie? To jak dajmy za... na to miała, nie wiem, do wygląda jak ten, nie ma innego rankingu. I już komunikat poszedł, a on ale zapłaci po weekendzie później. Kolejny link, nie wysyłajcie, jak on wygląda, wypieprzony na niego. Po weekendzie może pójść. No nie bo... klikam od dzisiaj linków, jak ktoś wygląda, pieprzy. Na każdego teraz będziecie mi 20 linków wysyłać, że podobny. Nie wiadomo, nie? A jak ten zablokuje, to co? Kto to pierwszy? Pierwszy wysłał, masz perma. Nie? Aha, wtedy. No dobra, to ja od razu mówię, że to pudełko to wszystko, nie? No. No. Może tak, może tylko raz po prostu, jeśli tam noga poślizgnęła i będzie git, nie? Wypuściła w piątek, a będzie we wtorek. No, to w razie jakby zablokowali, to wtedy ten. Spoko, nie? To no, był Jolt. Jeszcze ten. Za czym ile pochodzi, jak tylko co? Paragonu nie zgub, nie? No. Przede wszystkim paragonu. Jak no blokują, tak, to tracisz dostęp do całego telefonu wszystkich danych. No nic nie robisz. Pan streamer musi klikać w link za 50k. Za 50 się nawet nie schyl... Ja poczekaj. Możesz sobie zgrać na wszelki wypadek. Czyli co? Czyli jak oni zablokują, to czyszczą wszystko, cały telefon od razu? Nie, nie można jego używać. No my musimy go potem wyczyścić, a to jest proste. Aha, no dobra. Czyli wszystko wiem. To jasne. Mówię, że będę się odzywał, nie? Miłego, miłego. Ty szczerze, bym jeszcze laścika obejrzał. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.